o rodzinę. Znaczy, ja się nie czuję, że mam wyjątkową rodzinę. Dla mnie to jest normalna rodzina. Normalną rzeczą jest dla mnie, że kibicujemy Legii Warszawa. Może taką wisienką na torcie jest to, że moja córka zdecydowała się grać w Legii Warszawa. No właśnie, bo Państwo jeszcze nie wiedzą, ja już to wiem, ale zdradzę, uchylę trochę rąbka tajemnicy. Mam nadzieję, że nie jest to jakieś to tajne łamane przez poufne, ale Ela nie tylko kibicuje Legii Warszawa, ale jest również znakomitą piłkarką. Już od kilkunastu dobrych miesięcy Ela gra w piłkę. A tak, tylko ta wasza rzeczywistość trochę się zmienia, bo o tym, że kibicujecie Legii Warszawa, do tej pory wiedzieliście wy i pewnie wasza najbliższa rodzina, ale teraz po tym serialu dowie się znacznie więcej osób. Jak pan się z tym czuje? Szczerze powiem, jak dopiero teraz mi pani to uświadomiła. Jakoś nad tym mocno się nie zastanawiałem. Ale no mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów i będziemy mogli normalnie po mieście się poruszać. To chyba teraz czas, proszę Państwa, zapytać Elę. Ela, jak to jest? Koledzy już trochę ci zazdroszczą. No, byliśmy z całą ekipą u ciebie, realizowaliśmy jeden z odcinków. Może zazdroszczą ci tej popularności albo tego, że może teraz będziesz częściej chodziła na mecze Legii Warszawa. Myślę, że mi zazdroszczą. Pewnie tak będzie, a pewnie będzie jeszcze gorzej, w cudzysłowie, po zaprezentowaniu tych odcinków. Spędziliśmy ze sobą dwa dni, Elka. Co takiego najbardziej ci utkwiło w pamięci? Co było takie najprzyjemniejsze podczas całego nagrania? Spotkanie z Guillermo. A jak ono wyglądało? Przyjemnie. Ale proszę Państwa, była całkowicie zaskoczona, ponieważ była to dla niej niespodzianka. Ona mogła wyjść właśnie z Guillermo na Murawa, ale również potem był trening. Więcej na razie nie zdradzimy. Zachęcamy do obejrzenia odcinka, gdzie jedną z bohaterek właśnie jest 7-letnia Ela. No to czas na pytanie do Guillerma. Jak to jest mieć takie młode fanki? Dużo masz takich młodych fanek? Bo on tam to schwa, to żadne jest moja Ela kochana. A, sem dúvida, isso é prazeroso pra gente que joga futebol. Acho que mais importante é estar realizando o sonho dela, né, que é uma criança, e eu acho que isso é muito, me deixa muito feliz e muito orgulhoso de estar participando desse documentário. Przede wszystkim to jest bardzo przyjemne mieć takie młode fanki. Inne różne fanki też jest bardzo przyjemne mieć. Po drugie, jestem bardzo dumny z tego powodu, że mogę uczestniczyć w takim wspaniałym projekcie. I cieszę się również z tego, że mogę realizować wielkie, spełnić marzenie takiej małej, fajnej dziewczynki. Marzenie było ogromne, ponieważ to tak dopowiem trochę za Elkę, że jest absolutną fanką Guillerma. Można powiedzieć, że jest szaleńczo w nim zakochana. Guillermo, jesteś Brazylijczykiem, przyjechałeś do Warszawy. Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu, w klubie Legia Warszawa? Acho que sem dúvida a estrutura do Legia, né? A Legia é um grande clube, tem fãs apaixonados. E eu acho que é um clube que tem tudo para estar no cenário mundial e disputar competições europeias importantes. Acredito que me chamou mais atenção é, primeiramente, essa grandeza desse clube e os fãs maravilhosos. E sem dúvida a cidade, que é uma cidade histórica, onde tem muita história. I acho que isso me conquistou i me conquista cada dia. Tak naprawdę Warszawa zdobyła nas moje serce od samego początku, nie tylko przez jej przeszłość, chodzi o historię, którą ma wspaniałą, jak również jeżeli chodzi o klub Legia Warszawa, w którym mam okazję się realizować i spełniać swoje marzenia. Klub, który posiada fantastycznych kibiców, którzy są zakochani w Legii, jak to zawsze Guillermo mówi, bezwarunkowo. I dzięki temu czuję się wspaniale. Także i klub, i miejsce, czyli miasto Warszawa są fantastyczne. Ten odcinek, gdzie bohaterami jest właśnie Ela i rodzina, między innymi tata, mama, ale również i siostra Guillermo, jest również i pan Adam tłumacz, kryje wiele jeszcze niespodzianek. Nie mogę się oprzeć jednak takiej pokusie, żeby powiedzieć, że pewnie gdybyście Państwo poszli do Eli i zobaczyli, jak wygląda jej pokój, to wielu z Was myślałoby, nie znając jeszcze Eli, że mieszka tam chłopiec, a na pewno nie dziewczynka i to jeszcze 7-letnia. Tyle jest właśnie gadżetów związanych z Legią Warszawa. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję. Proszę, żebyście zajęli swoje miejsca.